When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. Dzień dobry, moi drodzy. W trzecim odcinku z przygód zaginięcia Ethana Cartera. No i mam nadzieję, że wkrótce uda nam się wyjaśnić zagadkę jego zniknięcia. Okej, no mam tu jakieś wagony. Czy wokół nich coś znajdę? Raczej nie, ale tam widziałem, że mogę iść w głąb lasu. Dlatego z chęcią bym skorzystał z tej możliwości, jako że mamy tutaj pewnego rodzaju otwarty świat, więc możemy sobie chodzić i zwiedzać ile tylko chcemy. Miałem tylko nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych pułapek, ale z drugiej strony one miały mnie tylko nastraszyć, a nie zabić, więc... A to co? Takie trochę bym powiedział nietypowe miejsce na postawienie czegoś takiego. Okej, to... Dzień dobry. Okej, tutaj. Teraz jesteś tutaj. Czy powinienem cię gonić? Chyba powinienem. Pytanie, jaki ty masz tutaj związek z fabułą? Okej, jesteś na dole. Raczej astronauty tutaj się nie spodziewałem. Także dokąd ty mnie prowadzisz? Bo ewidentnie mnie do czegoś chcesz doprowadzić. Biegłeś w tym kierunku, okej. Widzę cię cały czas. No tego się zupełnie nie spodziewałem. Statek kosmiczny. No ja rozumiem, że tutaj detektyw ma nadprzyrodzone moce, ale statek kosmiczny? Przypomina mi to trochę film Kontakt. Bo co ma wspólnego zaginięcie Ethana z podróżą kosmiczną? Okej, przemierzam jakąś galaktykę. Ciężko tutaj paść na to, jaki to może mieć związek z fabułą. Jak widzę, że nie jestem tutaj sam, więc zapewne w tych kapsułach są inne osoby, bądź nie wiadomo, co, może jacyś kosmici? Okej, mogę podejść. Właściwie to mogę chodzić, a nie mogę tutaj latać. Czy czegoś konkretnego miałbym tutaj wypatrywać? Jest jakaś notatka. Kły. Bestia ta miała kły. Była masywna i ociężała. Gdy dostrzegła światło na niebie, czekała, sądząc, że zginie. Że zgaśnie. Jak poprzednio. Tak się jednak nie stało, więc podźwignęła się i ruszyła tam, gdzie wciąż płonął ogień.
Gdy pomarańczowe światło zgasło, jego miejsce zajęło kolejne. Miało niebieski kolor. Wcześniej stwór widywał takie jaskrawe i nasycony błękit jedynie pośród migoczących gwiazd. Kiedy bestia obnażyła kły, światło zgasło. Chwilę później zamigotało ponownie pomiędzy dwoma odległymi drzewami. Bestia chciała wrócić do domu, ale blask nieodparcie ją przyciągał. Ruszyła więc za nim w głąb lasu. Okej, czyli jakieś światło... Wyłaź z mojego pokoju! Opowiadania i opowiadania, nic tylko opowiadania. Wynocha! Czytałem kły, podobała mi się bestia. Przynajmniej wyrywała się z tego zadupia. Okej, czyli była to tylko fantazja. Itana, to jest jego statek, w którym w cudzysłowie podróżował. Okej. Zobaczmy sobie tutaj. Tak, to zapewne jest strona jakiejś gazetki. Tajemnicze opowieści. Najlepsze amerykańskie science fiction. Styczeń 1964. 40 centów. W tym numerze Żółte wzgórza Marsa. Douglasa Spoundlina. Czy jakoś tak. Ponadto Julian West, Michael Andrew Clarence, Carlside i wielu innych. Dopisek Travisa Pedro. Okej. Okay. A tutaj? Okej, okay, to jest ta sama kartka, która była wcześniej, tylko chciałbym ją jeszcze sobie wziąć i zobaczyć. No, myślałem, że coś będzie po drugiej stronie. Dobra, tak więc możemy spokojnie odłożyć tą kartkę. Także wiemy, że to był prowizoryczny statek kosmiczny Itana, w którym się po prostu bawił. I tyle. Ale pytanie, czy... No właściwie, jaki to ma związek z jego zaginięciem? Żeby te tajemnicze światła miały tutaj coś z tym wspólnego? Ciężko stwierdzić. Na razie wiem, że prowadzi mnie to do stacji kolejowej, na której to mamy godzinę 7:05. A tutaj 7. To źle ustawił zegar. No przynajmniej z jednej strony. Ale z drugiej strony wygląda na to, że jest popsuty. Po prostu. I nic większego z tym nie da się zrobić. Okej, pytanie, czy lepiej jest iść tą dróżką, czy lepiej byłoby się poruszać torami, chociaż w tym momencie już nie ma to znaczenia, bo i tak zostałem skierowany do jednego miejsca. Od dawna nie przejechał tędy żaden pociąg. To było jedno z takich miejsc. Jak wiele innych w tym kraju, oderwanych od reszty świata, skazanych na przeistoczenie się w najgorsze wersje samych siebie. Spod tej zgnilizny wypełza mrok. Okej, czyli po prostu kolejne opustoszałe miasteczko. Tak bym to nazwał. Miasteczko, które ma... mega jeziorko. Wow. Mieszkać z takim widokiem. Naprawdę. Podziw. Tam jest ten most, który udało mi się pokonać wcześniej. I teraz przychodzi czas na tamę, którą trzeba będzie pokonać na drugą stronę. Czy tutaj mogę wejść? Nie. Nie mogę. Okej, jest tama. Pytanie, czy mogę gdzieś tutaj dojść. Zróbmy sobie to lekkim sprintem. Ale już widzę, że nie.
Oba przyjazdy właściwie są tutaj zostawione, bo jeżeli dobrze pamiętacie ten pierwszy odcinek, to z tamtej strony tory też były zastawione. Stertą kamieni. Wow. Coś niebywałego. Wygląda to naprawdę obłędnie. Z jednej strony taki widok, a z drugiej widok pięknego jeziora. Okej, moi drodzy. Myślę, że na tym należałoby zakończyć odcinek. Na pięknym widoku. I oczywiście rozwiązanie pierwszej zagadki morderstwa. Także tyle. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.